Kontynuując, patrząc perspektywicznie na ulicę Szpitalną od ronda, czyli skrzyżowanie Kosmonautów Szpitalna, aż po Niepodległości, czyli skrzyżowanie Szpitalna Niepodległości, a wcześniej skrzyżowanie Wilsona, na tym odcinku wspólnie byśmy planowali przebudowę tej drogi. Być może udałoby nam się wkomponować budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Wilsona, Szpitalna. No i szalenie ważną sprawą jest utworzenie drogi dwukierunkowej na odcinku ulicy Szpitalnej, czyli aktualnie skrzyżowanie Wilsona, Szpitalna do skrzyżowania Niepodległości Szpitalna. Aktualnie mamy, jak wiemy, jednokierunkowy. No tu jest oczywiście dobrze, żeśmy już dokonali zamiany terenu na tym odcinku, więc sprawa jest terenowo przygotowana do tego, by przekazać sprawę do Zarządu Dróg Wojewódzkich, by planowana przebudowa drogi wojewódzkiej DW921, żeby integralną częścią była również budowa. Tak jest. No ja myślę, że tu jest o tyle dobrze, żeśmy sprawnie doprowadzili do tej zamiany terenów. Taka konieczność występowała i tu dziękuję pani starosto za sprawne poprowadzenie tego jakby w powiecie. No myślę, pani prezydent. To znaczy w przyszłym roku też my opracowali dokumentację techniczną, bo tu by trzeba było przeanalizować, żeby kontynuować tą ścieżkę rowerową, która jest zakończona w tej chwili na wysokości ulicy Chrobrego i pociągnąć ją aż do ulicy Niepodległości. Tu by trzeba było właśnie jeszcze zrobić analizę i własności, i szerokości jezdni, na ile by się to wszystko zmieściło. Bo najlepiej by było, jakby ta ścieżka rowerowa była jednak po tej samej stronie jezdni, co już w tej chwili właśnie na tym odcinku zrealizowana. Także tu by się wtedy bardzo fajnie ten odcinek już zamknął, bo nawet Wilsona tu jest na tyle szeroko, że potem w przyszłości jakby weszła w następnym etapie, ja myślę, że ulica Wilsona by była, bo ona no też jest to ale ten odcinek jest najbardziej obłożony i tu ewentualnie liczylibyśmy na to, że w jakiś sposób zmniejszy też ten ruch, który jest na ulicy Niepodległości. Jeżeli ten odcinek pomiędzy Wilsona, to co pan prezydent powiedział, zmienił się na dwukierunkowy i w następnym etapie w ramach właśnie współpracy. No myślę, że państwo już pierwszy krok na prezydencie zrobiliście, skoro jest to zgłoszone do inicjatywy samorządowej, to też jest ten pierwszy podstawowy krok, także no a tu tak jak już wstępnie mówiliśmy, spotkamy się z panią prezydent, z panią dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, z panią naczelnik, żebyśmy już sprawy podziałów, ewentualnie gruntów, żeby już przygotować się do inwestycji, tak? Także że, no myślę, że jest to bardzo oczekiwany kierunek zmian i organizacji ruchu przez mieszkańców. Zwróćcie jeszcze państwo uwagę na jedną rzecz. Otóż my na terenach przyległych do ulicy Szpitalnej przystąpimy do realizacji inwestycji pod tytułem skatepark. No więc tutaj planowanie budowy ścieżki rowerowej, która by połączyła osiedla z ulicą Niepodległości, a zatem przebudowa ulicy Szpitalnej pozwoliłaby już na taki fantastyczny ciąg sportowy, bo młodzież, ale przecież i dorośli, także dzieci wsiadają na rowery i gdyby oczywiście sprawy terenowe i właścicielskie w perspektywie jednak pozwoliły na budowę ścieżki rowerowej, no to jest fantastyczne połączenie właśnie z skateparkiem, który powstanie i jak się domyślamy, dzieci, młodzież ochoczo z tego będą korzystali. Liczymy na to, że radni z Mrowi Powiatowej wezmą tą inicjatywę i na inicjatywę samorządowej. Nie, z całą pewnością. No. Dlatego też udział pani starosty Ewy Jurczyni, no tutaj w kontekście jakby spraw geodezyjnych, a wiemy, że nadzoruje cały obszar geodezyjny w powiecie, jest niezwykle ważna, bo te sprawy właścicielskie, terenowe, one jak wiemy, no są jakby pod
podstawą do planowania i realizacji, bez tego ani nie mówić. Bardzo pracochłonny, a jednocześnie mało widoczny. Mało widoczny, mało z tym ale żeby coś zbudować, musimy To ja Państwu bardzo dziękuję za to spotkanie dzisiejsze, bo to jest dla nas bardzo tutaj już cenna wskazówka, w jakim kierunku pójść, tak? Także że myślę, że już wzorem jakby innych działań, inwestycji ustalimy kolejny krok po kroku, jak będziemy realizować. A to byłby taki fajny właśnie krok, dlatego że zakończyłby się ten proces związany z budową ronda, czyli ładnie wykonane centrum przesiadkowe, które zostanie lada moment ukończone, oddane do użytkowania. Tak. I w tym momencie idziemy dalej. Jakby rośnie coś ładnego od początku do końca. To znaczy już z takiego kobiecego punktu widzenia, to już wtedy to, co nawet teraz jest takie średnie przy tym ślicznym centrum przesiadkowym, będzie bardzo słabo wyglądało, także musimy działać. No ta przestrzeń miejska się nam, daj Boże, coraz bardziej poprawiałoby tak dalej. Natomiast no, chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, moi drodzy. To jest pierwsze spotkanie merytoryczne przed okiem kamery. No więc bardzo dziękuję również za zainteresowanie tutaj portalu i KNUR-ów, bo ta nasza część tego spotkania na pewno będzie też, myślę, taką wartościową informacją dla naszych mieszkańców, bo ten przekaz jest, jak wiemy, na żywo i tutaj te planowane inwestycje na odcinku właśnie od ulicy Kosmonautów aż po skrzyżowanie z ulicą Niepodległości, cały odcinek Szpitalnej jest jakby no, dzisiaj przedmiotem analizy, a włączymy w to odpowiednie procedury i w jakiejś perspektywie no, myślę, że te plany się nam zniszczą. Zawsze będzie podstawa, gdybyśmy mieli dokumentację, to muszą wystąpić o dodatkowe środki zewnętrzne. No tak, dokładnie. Dokumentacja jest w tej chwili niezbędna. Nie, więc jakby ten pierwszy, najbardziej istotny krok za nami. Słowo się rzekło, także Państwo na pewno będą nas, mówiąc kolokwialnie, rozliczać. Dalej tak, a widzowie na pewno będą tutaj już liczyli na dalsze relacje. No jesteśmy, Panie Prezydencie, już zobowiązani, że tak powiem, do konkretnego działania. Po owocach nas poznają, tak? Dokładnie tak. No, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym tak. Bądźmy dobrej myśli. Jak wszystkie te sprawy. Oby te sprawy właścicielskie i terenowe, no wszystkie te przeszkody musimy uregulować, daj Boże, pokonać, no i wtedy do projektowania i realizacji. Panie Prezydencie, jak nie my, to kto? Przeszkody są po to, żeby pokonać. Tak jest. Dokładnie. Tak jest. Myślę, że dziękuję bardzo za tą inicjatywę. Dziękuję.